Dzień dobry, dzień dobry poniedziałek. Eem, to już prawie święta, co? Wielki tydzień się zaczął. Eem, no ale wiosny jakoś nie widać, przynajmniej u mnie, więc ja znowu ubrałam się ciepło. Chwilę na Was poczekam, bo dzisiaj myślę ważny temat, oczywiście kto nie zdąży, będzie nagranie. Jak tylko to zrobię, wrzucę na mój kanał. E, także tam też będzie można zobaczyć, e, odsłuchać. Myślę, że temat jest ważny. Mm, po raz drugi go przerabiam, <laughs> ale trochę z innej perspektywy. Cześć, Aniu, bo wiecie, rozwój jest spiralą, czyli idziemy w zasadzie w te same tematy, tylko trochę o poziom wyżej, trochę z innej perspektywy, trochę z innej strony możemy popatrzeć na dane tematy. I on bardzo mnie poruszył, ten temat, który, o którym dzisiaj Wam opowiem. Myślę, że bardzo wiele z nas o, i kobiet i mężczyzn e, no właśnie, patrzy w lustro i widzi coś innego niż jest o tym za chwilę więc, e, no z takim dużym poruszeniem jestem w sobie e, i założyłam kolejny zeszycik <laughs> także, no dzieje się okej, okay, słuchajcie pytanie takie, czy Macie coś takiego, że ludzie z zewnątrz mówią wam: dasz radę, umiesz, potrafisz, masz e, zasoby, masz talent. Mm, albo oczywiście, że sobie poradzisz. Przecież to jest dla Ciebie proste. I, i mówią Ci to ludzie, którzy. Są z tobą bliżej, dalej, którzy cię znają lepiej lub, lub nawet nie bardzo, ale, ale czują w tobie, nie? Że, że, że masz tę moc, masz tę siłę. A ty myślisz sobie: Nie, to nieprawda. Nie, ja chyba nie umiem. Nie, ja chyba nie potrafię. Albo, ale że ja, naprawdę, ja tak mogę? Naprawdę to jest mój talent? Naprawdę to jest mój zasób? Macie tak? Bardzo często tak jest. Ja to mam często. I teraz pytanie, dlaczego tak to jest? Nie, bo, bo zobaczcie, konsekwencją tego jest coś takiego. Ludzie ci mówią, masz zasoby, widzą coś w tobie. A ty w to nie wierzysz i nawet gdyby to była prawda, że tak jest, to ponieważ ty w to nie wierzysz, to z tego nie korzystasz. Tak? Czyli ty nie czerpiesz z tego, bo nie wierzysz, że to masz, że to jest twoje, że wolno ci z tego skorzystać. No? Tak to jest. I ludzie ci mówią i i mnie ostatnio bardzo dużo osób mówi, w zasadzie na każdym kroku. A, mówią mi właśnie, umiem, potrafię, dasz radę, e, możesz to, możesz to, możesz tak. A ja po prostu stoję i mówię, ale. i zaczynam wymyślać. Nie umiem, nie potrafię, nie dam rady i słucham tego bełkotu. Nie? Um... I moja ostatnia e, decyzja, żeby wrócić na coaching do kogoś, kto ten bełkot, wiecie, przesieje <laughs> i po prostu jakoś uporządkuje ten chaos. I, I właśnie tam usłyszałam takie zdanie. Ale Marzena, kto do ciebie tak mówił? Jak to kto? No nikt, no ja sobie tak mówię. No okej, okay, ale kto do ciebie tak mówił? Nie umiesz, nie potrafisz, nie dasz rady, albo w jakich sytuacjach i kiedy ty sobie tak mówiłaś? I kto był wtedy obok? I co się wtedy działo? Nie? I słuchajcie, my ten temat znamy, ale on jest znowu podany, przynajmniej u mnie i dla mnie, z zupełnie innej strony. Hmm? Okazuje się, że. Hmm, że tak naprawdę te, te głosy nas ograniczające są niestety głosami naszych mam i naszych ojców. No bo daj Boże nam wszystkim, żeby nasi rodzice byli tacy: jasne, idź, dasz radę, umiesz, potrafisz, działaj z serca, nie bój się, odwagi, jestem przy tobie. Cudownie by tak było. I ja jestem przekonana, że są tacy ludzie. Ok? I jak miałaś szczęście, to taka była Twoja mama i Twój tata. Mało tego, myślę, że moja mama i Twoja też mi to mówiła, tak? Ja to też słyszałam, ale tam, gdzie było dużo jakiejś krytyki, jakiejś oceny, jakieś duże wymagania, to to jest przez nas dużo bardziej zapamiętywane. I teraz jak to działa. To jest tak, jakbyś sobie wyobraziła, że twoja mama i tata jest twoim lustrem. Moja koleżanka mówi, że jej takim lustrem był tato. I ona bardzo często słyszy głos w głowie taty, jak ma coś zrobić, jak ma ruszyć do akcji, do działania, a po co się wysilać. A, może odpuść. A, zostań jeszcze w tym miejscu. I teraz właśnie, co się dzieje? My, my, jako małe dzieci, musimy dostać lustro, tak? Żeby się w nim przejrzeć. I my się przeglądamy w emocjach i reakcjach naszych rodziców i w ich słowach. Czyli, jeżeli coś robimy. I lustro, czyli mama i tata, mówi nam: Super, fajnie, świetnie, to jest ok, ale jeżeli nam mówi: Nie wychylaj się, nie idź, nie sięgaj za wysoko, e, uważaj, bo spadniesz, to my zaczynamy słuchać tego lustra. I wiecie, jak to jest? To jest takie. Ja myślę, że każdy z nas miał tego typu y, doświadczenie, że Sercem i duszą czegoś chciał, i to krzyczało do niego to ja, ale głowa mówiła coś innego. I teraz pytanie, kogo posłuchaliśmy? Czemu daliśmy wiarę? Czy tym słowom, czy naszemu sercu? My się bardzo często gubimy. Ludzie, którzy utykają, mnie to też spotyka, to są tacy czego słuchać? Głowy czy serducha? Tak? Czyli tego lustra, w którym właśnie pytanie co i kto się odbija. Nie? Bo jak nasi rodzice są naszym lustrem, czyli mówią nam: "Zostaw, poczekaj, nie ciesz się tak bardzo, nie skacz za wysoko, a przecież i tak nic z tego nie będzie." Tak? To my zaczynamy, i teraz uwaga, to jest bardzo ważne, utożsamiać się z tym, co oni mówią. Czyli my zaczynamy się utożsamiać z naszym lustrem. Dajcie znać, czy Wam się to składa. Czyli my zaczynamy wierzyć, że to, co mówi lustro, to jest prawda. Bo nie mamy innego. Nie, nie możemy się przejrzeć, na początku w nikim innym, w żadnym innym lustrze. Bo tylko z mamą i z tatą mamy najczęstszy kontakt. Później się zaczynamy przeglądać w babci, w pani wychowawczyni z przedszkola, w koleżankach, jasne, ale na początku to jest mama i tata, i my zaczynamy się utożsamiać z tym, co mówi lustro. No i później jest tak, że jak patrzymy na siebie w lustro, takie lustro-lustro, to już nie widzimy siebie. Tylko widzimy, jakby to powiedzieć to nie ja. To widzimy siebie przez pryzmat tych słów, które mama i tata mówili nam kiedyś. I to nas hamuje. Bo jak to były słowa wspierające, to super. Um, ale jak to były słowa hamujące, jakieś krytykujące, zatrzymujące, oceniające, no to lipa. Tak? Bo, bo wtedy nie możemy wystartować. I wtedy przychodzi koleżanka, jedna druga, coach, ktoś tam mówi umiesz dasz radę, potrafisz, masz, masz wszystko. A ty mówisz, ale. I patrzysz na siebie w lustro, po prostu ci łzy płyną i mówisz: Ale ja nie dam rady. I tutaj trzeba sobie zrobić stop i zapytać się, właśnie kto to mówi. Czyli to jest głos? Przez jakie lustro ja patrzę na siebie? Bo ludzie z zewnątrz nie słyszą moich głosów mojej mamy, taty. Oni tego nie słyszą, tak? Wy tego nie słyszycie. Co mówi głos mojej mamy w mojej głowie? I wy mówicie to, co widzicie. A ja słyszę i widzę coś innego. I każdy ma bardzo podobnie. Tak? Czyli ludzie z zewnątrz, ja mówię, umiesz, desz radę, Anka, kurde, halo, masz wszystko, czego potrzebujesz. Jedziesz, baby? A Anka, ale, ale ja nie wiem. Tak? Bo ja nie słyszę jej głosu, który gdzieś tam w jej głowie coś opowiada. Czyli to jest głos. Ten głos naszej mamy i taty. To jest bardzo często. Musisz, powinnaś, wypada, nie wypada, nie wychylaj się, nie chciej za dużo, nie chodź w sukienkach, nie tańcz na stole, yy, nie baw się, tylko ciężko pracuj, tak? To są te głosy. I teraz przez jakie lustro patrzę? Czy ja patrzę przez moje oryginalne lustro, czyli przez siebie tym, kim jestem naprawdę? Czy ja patrzę przez te głosy, które nie są moje, tylko są głosami innych osób? I teraz pytanie jest kolejne: czy one mówią naprawdę o mnie? Bo jak wiadomo, każdy mówi o sobie. No więc, jak słyszysz od kogoś bliskiego, albo jak słyszałaś od mamy i taty, i masz już taki wniosek, że przeglądasz się, widzisz siebie oczami swojej mamy, albo taty, albo babci, która Cię wychowywała, to sobie przypomnij, że każdy mówi o sobie. To znaczy, że nie umiem, nie dam rady, nie potrafię. Nie wychylaj się, nie śmiej się za głośno, nie, nie tańcz na stole, yy, nie zakładaj takiej sukienki krótkiej. To nie było do ciebie, ani w ogóle nie o tobie. Albo może było do ciebie, ale nie było o tobie. Tylko to było wszystko o tej osobie, która to mówiła. To były jej lęki, to były jej ograniczenia, to były jej wstrzymywane lejce, żeby się nie puścić w życie i nie osiągnąć, bo strach. Nie? Żeby się nie śmiać za głośno, bo, bo będzie wstyd. To, to były lęki tej osoby. To były zahamowania tej właśnie osoby, która to do ciebie mówiła. Jak sobie to uświadomimy, no i też jeszcze jedną rzecz, że jako dzieci nie mieliśmy wyboru, tak? Teraz możemy to przyjąć lub nie, ale wtedy nie mieliśmy wyboru. Byliśmy jak po prostu otwarte drzwi, wpadało wszystko, i myśmy nie mieli wyboru ich, ich zamknąć i powiedzieć: o, nie, nie, tego zdania to ja nie przyjmuję. Ja go nie biorę i ja nie będę w to wierzyć, nie? Nie mieliśmy takiej szansy, możliwości. Myśmy to przyjmowali wszystko, co nam zapisywali na płycie, co nam mówili, to się na płycie zapisywało. Ale teraz jak to już wiesz, jak sobie to uświadomisz, że to są głosy twoich rodziców, którzy mówili do ciebie, ale mówili o sobie. O swoich lękach, o swoich wyzwaniach, o swoich niepokojach, o, swoich, o swojej smyczy, na której ich kie też kiedyś ktoś trzymał. To możesz się zatrzymać i pomyśleć: Okej, okay, to ja mam teraz wybór. tak? Przez jakie lustro ja będę na siebie patrzeć? Czy będę patrzeć na siebie oczami mojej mamy i taty? Czy będę patrzeć na siebie? Przez swoje własne oczy, przez, przez zwierciadło mojej duszy, czyli tego, czego chcę, tego, jaka jestem naprawdę. I to oczywiście nie jest na początku takie łatwe, żeby to. Wiecie, żeby nie słuchać tego głosu, ale, ale można to ćwiczyć. I teraz jak? Um, dajcie znać, czy to ma sens. Czy to w ogóle, wiecie, czy to się składa jakoś? Może ktoś się utożsamia, tak? E, może ktoś też tak ma. E, przede wszystkim, jak słyszysz myśli w głowie, to się zastanów, czy, czyj to głos? Nie. E, I tutaj odkrywamy mnóstwo, słuchajcie, uwarunkowań. Cześć, Pasiu. E, na przykład y, głos mojej mamy w mojej głowie brzmi, że trzeba, że, czekajcie, ych, no, że musi być czysto w domu, nie? Moja matka była okrutną pedantką, jeśli chodzi o po prostu sprzątanie. Ja mam małpi nawyk chodzenia i sprzątania, ale to nie jest mój głos, nie? To kompletnie nie jest mój głos. Ja to mogę odróżnić, że to nie ja, nie? Więc ten głos to jest właśnie trzeba, musisz, powinnaś, wypada, nie wolno, nie rób tego, nie rób tamtego. Więc najpierw patrzymy. Cześć, Magda. Więc najpierw patrzymy, aha, czyj to głos do mnie mówi. Hmm? I te głosy są tu. A ty jesteś tu. To jest ta różnica. Więc ym, brzmi to tak, że tu słyszysz, musisz posprzątać, a tu czujesz, pff, w ogóle mi się nie chce, chce mi się iść na spacer. No i teraz pytanie, czy pójdziesz na spacer, czy będziesz latać na szmacie, na przykład. Okay? Czyli tu jest lustro i patrzysz najczęściej oczami swoich najbliższych, a tu jesteś ty. Dalej, jak już wiemy, czyli to głos. Jak już zaczynamy odróżniać, co idzie stąd, a co idzie stąd. To sobie trzeba założyć zaszycik. Albo kajecik. I teraz muszę wam powiedzieć, że ponieważ jestem bardzo praktyczna, to ostatnio sobie kupiłam zaszycik kompletnie niepraktyczny, ale za to piękny. <laughs> to jest w ogóle, a ile mnie to wysiłku kosztowało, żeby. Jednak sobie pozwolić na piękno, a odpuścić praktyczność. Em, no to tylko ja wiem, bo to jest często w nas tak wymieszane, że my musimy chwilę sobie dać. Kim ja naprawdę jestem? Co tutaj się naprawdę dzieje? Ja do tej pory nie wiem, czy, moja, czy ja jestem naprawdę taka praktyczna, czy to jest jednak uwarunkowanie, które ja wyniosłam z domu? Mnóstwa rzeczy jeszcze nie wiem, ale takie odkrywanie siebie jest zawsze po kawałeczku. I teraz jak to poznać? Po emocjach, oczywiście. Czyli jeżeli coś sprawia Ci przyjemność, bo sobie na coś pozwoliłaś i jesteś uważna na emocje, tak? Pozwoliłaś sobie, ja nie wiem, no. Tak jak ja na przykład, tak, Wstać rano niespiesznie i nie zerwać się z wyrka. Tak? I to mi sprawia przyjemność i ja czuję, że jest mi dobrze. Tak? I wszystko we mnie się cieszy. I chciałabym tak każdego dnia i za każdym razem, to znaczy, że to jest moje, stąd, że to jestem ja prawdziwa. Po czym przychodzi głos, i mówi, że trzeba szybko, bo jeszcze trzeba tyle zrobić, tyle zrobić, tyle zrobić, nie spóźnić się. Eee, lista, zadania, i fuch, fuch, fuch. I nagle się okazuje, że jak stąd wyciągam działania, to nie jest przyjemnie. To jestem zmęczona, to mi się nie chce. To idzie dużo złości, dużo frustracji, dużo irytacji. Mm. Czyli po emocjach poznasz. Gdzie jest to ja Twoje? Jak są fajne emocje, to znaczy, że to być może na 99% to jest Twoje. Tak? Z tego takiego prawdziwego Twojego ja, czyli patrzę na siebie nie przez lustro mojej mamy, tylko przez siebie. Tak? Czyli jestem oryginałem. A jak idą nieprzyjemne emocje, to może jednak robię coś, czego nie chcę zrobić, co nie jest moją prawdą. I może warto te działania zmienić. Może niektórych warto zaniechać. Okay? I tak jak mówię, to nie jest czasami takie proste, żeby to odkryć. Bo to jest tak strasznie wymieszane. Więc. Ja na razie odkrywam małe kawałeczki, taką właśnie niespieszność, powolność. To jest bardzo dziwne, bardzo niekomfortowe dla mojego umysłu, bardzo. Um, czyli jak już wiem, że, 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 yy, że, że lubię taką niespieszność, to zaraz na drugim miejscu widzę, aha, czyli pośpiech jest niefajny, czyli... Czyli ja, ja tak naprawdę nie chcę się spieszyć, nie chcę mieć miliona zadań. Nie? I, I to warto sobie pisać w tym zeszyciku te kawałeczki, ja, tego oryginału, bo, bo za chwilę złoży się z tego całość. No, to wymaga czasu, żeby to odkryć, ale z tego będzie całość i te takie drobne elementy będą się wyłaniać. Jak my będziemy sprawdzać, jak my będziemy testować. Na przykład, widzicie, taka banalna sprawa, ale na moim przykładzie to tak najłatwiej. Ja, za, ja, ja, ja kompletnie nie wiem, co ja lubię jeść na śniadanie. No bo moje uwarunkowanie to są kanapki. Wiecznica. I tyle. I tak. I widzicie? I to jest takie. Ja czuję, że to jest uwarunkowanie, że kompletnie tego nie poddaję myśleniu, świadomości, tylko po prostu biegnę jak konik. Jem to samo, nie wiem co jem, nie wiem jak smakuje, ale jeszcze nie wiem, co, co jest oryginalnie moje. No, żeby to odkryć, muszę sobie pozwolić na coś innego. Muszę zacząć sprawdzać, testować i przyglądać się emocjom i mojej reakcji z ciała czy mi to smakuje czy mnie to cieszy i to są widzicie takie małe kawałeczki co lubisz jeść na śniadanie jakie buty lubisz nienawidzę butów nienawidzę butów nienawidzę eleganckich butów <śm> po prostu są zawsze niewygodne tak i zaczynasz odkrywać co jest twoje oryginalne nie w bardzo małych najmniejszych rzeczach. I teraz trzeci krok, tak? Czyli pierwszy, przypomnę, pytamy i badamy, czyli to głos w mojej głowie mówi. Później patrzymy na emocje, co mi sprawia przyjemność. Za czym tęskni moje ciało? Za czym tęskni moja dusza? Za jakim działaniem? Czy za jakim spędzaniem wolnego czasu? Czy, 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 czy na przykład za jakim, za jakim rozkładem dnia? To są bardzo ważne rzeczy. Za chwilę ci powiem dlaczego. I jak ty tak patrzysz, za czym ty tęsknisz, to sobie to zapisz w zeszyciku, nie? I potem trzeci krok jest taki, żebyś w miarę możliwości jak najczęściej karmiła to swoje oryginalne ja. Czyli Dawała sobie dokładnie to, co jest w tym zeszyciku. Czyli jak najczęściej kopta wstaje wolno. To jest bardzo trudne. <gryw> to jest bardzo trudne, uwierzcie. Jak się jest zadaniowcem, osiągaczem, no to jest trudno. A jeszcze jak się wszystkich innych stawia przed sobą, to już jest w ogóle trudno. Wstać wolno. Wszyscy biegają, mamo, pomóż, a ty mówisz: Nie, ja teraz piję moją kawę. To jest mega trudne, rozumiecie? To jest po prostu. Och, to się trzeba bardzo kochać, naprawdę. Więc jak najwięcej dajesz sobie tego te, tego, 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 tego ja, tego oryginalnego. Nie? I ono będzie rosło. I wiecie, i ja tak czuję. Że tam jest w tym nieprawdopodobna siła. Bo zobacz, co się dzieje. Jak ty sobie złożysz kilka elementów, jak będzie ich już kilka co najmniej, jak ty sobie, jak ty dotrzesz do tego, jak, jak, jak chcesz, żeby wyglądał Twój dzień, jak Ty dotrzesz do tego, jaka praca Cię, cię nie wiem, cieszy, Daje ci satysfakcję, sprawia, że ty fruwasz. Jak ty dotrzesz do tego, jak ty w ogóle chcesz żyć, to ci powiem, że to nieważne, co jest wokół ciebie i że ty jeszcze tak nie żyjesz, jak chcesz żyć. Ale jak ty naprawdę do tego dotrzesz, to ja czuję, że tam jest taka ogromna siła, że to się może zmienić, to twoje życie, które masz teraz, na to, które naprawdę chcesz. W nieprawdopodobnie krótkim czasie, tam jak my sobie poskładamy te kawałki tej naszej oryginalności, jak my, jak my świadomie nauczymy umysłu nie patrzeć w to lustro, nie patrzeć na świat, na życie, na siebie, na innych ludzi oczami naszych matek i ojców. Tylko wiecie, ściągniemy te okulary, powiemy, mamusiu, to było Twoje. Rozumiem, kocham Cię bardzo, a teraz ja zakładam swoje okulary. Teraz ja patrzę przez swoje oczy, czyli stąd. To tam nie ma, że czegoś się nie da. No jak to jest Twoje, jak Ty to czujesz, to Ty masz zasoby, żeby po to sięgnąć. Jak to jest. Jak to, jak to płynie z Ciebie, jak Ty zostałaś, zostałeś tym obdarowany, to to, to na pewno masz narzędzia, żeby to spełnić. Te swoje tęsknoty. Na, na pewno tak jest. Na, I na pewno są miliony sposobów, aby jak ja mieszkam w górach, przenieść się nad morze. Bo ja, słuchajcie, kocham morze. Nie wiem, za jakiego... Dlaczego ja mieszkam w górach? Ale... A, wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. Dlatego, że moja córka musi skończyć szkołę, którą zaczęła. I to się nazywa uwarunkowanie. Rozumiecie? Taki drobiazg. Się nazywa uwarunkowanie. Umysł mi powiedział, że musisz się poświęcić, bo trzeba skończyć jedną szkołę, żeby dziecku szoku nie robić. O mój Boże. Naprawdę. Dzięki Ci Bogu za mojego kołcza, bo oj. Więc. To jest tak, jak, jak, jak ty czujesz, że, że Twoim miejscem jest Słońce. Ja kocham Słońce, ja jestem na baterii słonecznej, a tu non-stop nie ma Słońca. I nie ma wody, tylko są góry, same góry mnie otaczają. Ale jak ja mam już kontakt z tym, ja już wiem, że moją prawdą jest morze, woda, słońce, piasek, plaża. To ja czuję, że tam jest taka siła, że jak tylko będę na to mocno patrzeć, to pożegnam góry. Nie? Wiem, Marta, no wiem, wiem, że w Gdańsku są dobre szkoły, wiem, ale wiesz, to takie uwarunkowanie w głowie. Ehm, tak. To, 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 to tam jest mega siła. Nie? Tam jest mega siła. Ehm, żeby to spełnić, nie? Eee, Polecajka, bo Wam obiecałam, polecajka jest taka, jest już od piątku bodajże, w przedsprzedaży, wrzucę Wam tu linka, w przedsprzedaży, tylko nie pamiętam, czy to wyjdzie w kwietniu, 24, czy w maju, ale chyba w kwietniu, chyba w kwietniu, wrzucę Wam tutaj linka, książka z kręgu NVC, ale słuchajcie, jak zobaczyłam tytuł, to padłam. <laughs> tytuł brzmi, uwaga, uwięzieni, uwięzieni w słowach rodziców. Prawda, że wspaniały tytuł. Czy to prawda, że jesteśmy uwięzieni w słowach naszych rodziców? To prawda. Tak? Wszyscy w jakiś sposób jesteśmy uwięzieni w ich słowach, bo mama mówiła, że nie dam rady, mama mówiła, że się nie powinno. Tata mówił, że wypada, a tam, a tam, tego nie wypada. Wszyscy jesteśmy uwięzieni w słowach naszych rodziców. Ok, tak było na, na początku, było nam to potrzebne, a teraz idziemy się, teraz idziemy na wolność. I wrzucę wam ten link, bo myślę, że to jest bardzo fajna pozycja do zamówienia przez sprzedaży w Empiku. Możecie sobie wrzucić w wyszukiwarkę dr Agnieszka Kozak. I jeszcze jakiś facet. Nie pamiętam nazwiska. Ale doktor Agnieszka Kozak na pewno uwięzieni w słowach rodziców. Myślę, że pozycja będzie naprawdę w punkt. Naprawdę w punkt. Tak? Um. No. Tak, tak sobie, tak sobie myślę. Więc. Um, więc może ty też tak masz. Tak, że patrzysz na siebie oczami mamy i taty. Nie? Może czas już powiedzieć ok i zacząć szukać tak? siebie, nie? Tej, 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 tej oryginalności. Coś Marta pisze. Też jestem uwięziona. To już wiemy, czy w książce jest. Marta, nie wiem, bo książka jest w przedsprzedaży. Yy, więc jeszcze jej nie ma na rynku. Jestem przekonana, że na pewno są tam rozwiązania, no bo, bo po co mówić coś, co wszyscy wiemy, tak? I nie dawać yy, rozwiązań. Więc myślę, że, że, że tak. Yy, I absolutnie wszystkim, wszystkim polecam tę książkę, yy, żeby, ją, żeby ją przeczytali, a jak sama ją przeczytam, to, to będę pewnie polecać bardziej. OK, Magda, to prawda, dlatego do ucha, gdy mój syn czterej nie zasypia, mówię mu czego ja niestety nigdy nie usłyszałam. Mhm, tak, jasne. I jednocześnie też pamiętajcie, że robimy rzeczy świadomie, ale też robimy rzeczy nieświadomie i bardziej na te nieświadome też zwróćmy uwagę. Tak? Ja pamiętam do dzisiaj grymasy mojej mamy, kiedy była ze mnie niezadowolona. E, oczywiście dzisiaj już wiem dlaczego, że to nie ze mnie, tylko ogromne zmęczenie przemawiało. E, widzę, jak ja powtarzam pewne rzeczy do moich córek, czyli nieświadome gesty, nieświadome miny. Nie? E, to też nas bardzo programuje. Takie słowa, które nam wypadają, bośmy nie pomyślały. Nie? Eee, naprawdę trzeba się przymknąć. <noise> Moja córka mówi, że startuje do 17. Olimpiady, a mnie się wierwa: Ale po co? Zamykam się, <noise> nic nie mówię i mówię: Okej, okay, w porządku, 17. Olimpiada, jasne, szukaj. Jasne, stawaj, sprawdzaj, jasne, tak? Ale coś innego głos w mojej głowie mówi: Ale, ale po co? Nie? Kolejne uwarunkowanie którego warto mieć świadomość. Nie? Ehm, dobra, słuchajcie. No to tyle w takim razie ode mnie. Jak macie pytanie, jakieś, coś chcielibyście, to śmiało jestem. Ehm, no, pomyślałam, że to ważne. Jeszcze jedno mam takie odkrycie. Po prostu śmieję się z tego, no takie och. E, moja kocz tak ładnie nazwała. Słuchajcie, i teraz pytanie znowu, czy to nie jest wasze i skąd to się wzięło. Uwaga, ale marzena, przecież ty bagatelizujesz swoje potrzeby. A ja mówię, he. I ona mi zaczęła opowiadać, co usłyszała ode mnie i co ona zobaczyła. Marzena bagatelizuje swoje potrzeby. Ja sobie myślę, o mój Panie Boże. Po czym było nasne pytanie, a kto bagatelizował twoje potrzeby? E, swoje. Ja mówię, o, matko! I znowu jest lustro. Moja mama, my patrzymy w lustro, patrzymy, jak ta mama się odbija w lustrze i robimy to samo. Hmm? A chcielibyśmy coś innego. Hmm? I te moje potrzeby to są tej powolności, to są słuchajcie, samotności, takiej wiecie, żeby nikt nic ode mnie nie chciał. Idę w las i w naturę i w ogóle mnie nie ma dla nikogo. To są potrzeby piękna, to są potrzeby radości, to są potrzeby leżenia do góry brzuchem jakieś dwa tygodnie i nic nie robienia. Ale pytanie, czy my sobie to dajemy, czy ja sobie to daję, czy my sobie na to pozwalamy, co mówi głos w naszej głowie? Że nam wolno, czy nie wolno? Nie? Czy wypada? Czy lęki, które się pojawiają w naszej głowie, to są nasze lęki? Czyli to głos, bo się może okazać, że ten hamulec zaciągnięty to nie jest twój hamulec, tylko ktoś ci go zaciągnął. Nie? I tak zostało. Bo na czas żeśmy nie popuścili tego ręcznego. I tak jedziemy. <grybujesz> Ze skrzypieniem opon. No. Może tak. Często działam według zasady samolotowej. O, jasne. Zasada samolotowa oczywiście jest najważniejszą zasadą. Najpierw trzeba nakarmić wszystkie swoje dzieci. A potem matka, jak coś zostanie, to jeszcze się coś zje. Tak. No. Powiem Wam, że na przykład ja nie za bardzo jeszcze odkryłam, czy ja lubię jeść. Nie wiem, wiecie, to takie bardzo by się wydawała prosta rzecz. Ale ja ani nie odkryłam, co lubię na śniadanie, ani nie odkryłam, co lubię jeść, czy w ogóle lubię jeść. Także to widzicie, jest mnóstwo obszarów jeszcze do, 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 e, do zbadania. No? Także będzie, będzie kochani, ciekawie. Dobrze. W ramach słuchajcie mojej potrzeby, piękna. Mamy grupę szczęśliwe i piękne. Tam zapraszam absolutnie wszystkie kobiety. I tam, dzielę się moją pasją do piękna, do urody, do mojego własnego odkrywania niektórych rzeczy, właśnie z dziedziny piękna. Dzisiaj zaczynamy temat o pięknych oczach, także tam można się będzie za chwilę pośmiać, jak wrzucę posta, że zakładamy majtki na spodnie. Tak to jest, właśnie. Ale to już w grupie. Natomiast tutaj pięknie Wam dziękuję. Jak macie pytania, to śmiało piszcie. Jak Wam się podobało, to dajcie lajka, like komentarz. Jak chcecie się podzielić tymi słowami, to udostępnijcie. Będę bardzo wdzięczna. A jak coś nowego znowu odkryję o sobie na moim coachingu po 12 latach, to przyjdę i się podzielę, bo... Ach. No myślę, że jesteśmy do siebie bardzo podobni. My ludzie. Dobrze. Ściskam Was pięknie. Miejcie dobry poniedziałek, dobry tydzień, wszystkiego dobrego. Pa! Do zobaczenia!